Derby ulicy Konwiktorskiej, przed nami panie Dulnik, matka i córka. No i teraz rodzi się pierwsze pytanie, jak pani oceniacie te zawody, w których zagrałyście jak kiedyś na boisku piłkarze, państwo terleccy? No ja myślę, że to były takie prawdziwe derby. Było zawzięcie, było dużo walki, lała się nawet krew, jak widać. Dużo hałasu. Dużo hałasu, kibice jak na derbach, także myślę, że no, wszyscy poloniści mogą być zadowoleni, a no, przeciwniczki przykro, Michaniu. Ale walczyłyście bardzo, napędziłyście nam stracha. No, poza tym jestem zadowolona z tego, jak ona zagrała, bo naprawdę zagrała super. 15 lat z małym haczkiem. Chcę powiedzieć, że prowadziłyście tylko przez 6 minut meczu. Aha. No widzisz, 34 do 6. Czyli nie trzeba długo, słuchajcie, trzeba skutecznie. Wiemy, że końcowy wynik się oczywiście liczy. No ale musimy zapytać o to. Trudno było grać matce przeciwko córce i córce przeciwko matce? Mów. Ja? No mnie było trudno, ja nie chciałam jej kryć. Myślałam, że w ogóle się nie spotkamy tak na boisku, ale jednak były takie akcje. To ci piłkę zabrałam, zebrałaś tak ładnie. Później spojrzałam, że niebieskie getry, że jej zabrałam i tak... ale... No trudno, tak? Nie, ja się bałam przeciwko niej grać, bo ona jest dużo szybsza ode mnie i dużo sprawniejsza już, więc wolałam nie dopuszczać do takich konfrontacji. Ja się bałam, bo jest o wiele silniejsza ode mnie, więc jak poszłaś tam jeden na jeden, to naprawdę bałam się ciebie zatrzymać. Bój się też w domu. No to teraz możemy zapytać o ocenę sportową. To pewnie od, że tak powiem, bardziej doświadczonej możemy, tak? O tę ocenę. Hani? Tak. Mnie się bardzo podobała. Weszła bez kompleksów. W ogóle chwała trenerowi Gulanowi za to, że ją wpuścił, tak? Już w pierwszej kwarcie. No, dużo zagrała. Już w pierwszej kwarcie, w końcówce pierwszej kwarty weszła. Naprawdę zagrała bardzo odważnie. Ja jestem dumna. Naprawdę. Super. Walczyła na deskach, biegała, broniła, przechwyciła nawet. Przechwyciłaś moją piłkę. No, jak się zdarzyło, jak się źle podaje, mamo. No. Ma dłuższe ręce ode mnie, ma taki wielki zasięg ramion, więc miała prawo. Aniu, jeszcze jakieś błędy u mamy znalazłaś? Błędy u mamy? To jest błędem, zdecydowanie. Nie, no to są raczej szlify bojowe, no ale to teraz możesz ty się pochwalić, ile tutaj siniaków, może kontuzja jakaś się zjawiła? Nie, raczej nie. Nigdy raczej nie miałam kontuzji, więc... Tfu, więc dalej idziemy tym torem. Tak. Dzisiaj zagraliście jako Polonia przeciwko SKS 12, no ale kibiców bardziej by interesowało, kiedy Polonina dynastia pani Dulnik się pojawi na hali przy Konwiktorskiej 6. No to nie wiem, czy to się zdarzy, chyba że ja jako trener, a Hania jako zawodniczka za jakiś czas, bo już chyba nie doczekamy, żeby razem zagrać. Hania ma inne plany na najbliższy czas, chce się rozwijać. Może ty o swoich planach, tak? Jeśli masz ochotę. Co mówić o swoich planach? No, staram się dostać do SMS-u, do szkoły sportowej, no i... I taki plan. Szlifować wszystko, co umiem. To mogę zapytać, czy Polonię pani Dulnik będzie stać na zawodniczkę Hanie Dulnik? Oczywiście, jeśli mama tylko będzie chciała, żeby za jakiś czas zagrała w jej zespole, to oczywiście, że tak. No to drogie panie, żeby nie przedłużać, słowo do kibiców może jeszcze na koniec. No ja bardzo dziękuję, że tak licznie przyszliście znowu na mecz. Nie na tą Konwiktorską, nie na ten numer, ale jednak przez płot, przez ulicę. Że jesteście z nami, że kibicujecie. No i cieszę się, że ten mecz, myślę, że mógł się podobać, tak? Nie był nudny. Nikt na pewno, to jestem pewna na 100%, nikt nie przysnął, nikt nie zajmował się robieniem notatek tylko na jutrzejszy dzień, tylko wszyscy oglądali mecz. Ja też bardzo dziękuję kibicom i to wszystko.